A teraz masz ten papier na podpisanie tego? Tak, zrobiony podobno. Leżeczku. Drugi bez pozwól, że ja muszę się przysięgi Kościoła, bo moi, kto jeszcze powtarza przysięgę? Nigdy wojsko, tylko ryk nie przysięgamy. Dobrze, żeby trzy razy. Powie tekst Kościuszko, powiem swoją przysięgę ja i dam sygnał wojsku, które ryknie przysięgamy. A potem wiwat, wiwat, wiwat. Zbrodnie zdrajców ojczyzny pogrążyły w tę przepaść. Uwzięta, bo ja będę tak czytał. Dobrze, że tak. Ełkiem, Wilmalem, dokonała zamiaru nieprawno... Wilhelmem. Fryderykiem ma na nie splamiła dla dogodzenia swojej zemście i chciwości. Ogłaszając się bezwstydnie carowi za gwarantkę całości, niepodległości i szczęścia Polski, rozrywała i dzieliła jej kraje, znieważała jej niepodległość i tropiła bezustannie wszelkiego rodzaju klęskami. Zaś Polska, tak dwa. Nie, werble zapowiedzą. Znaczy, że ty musisz dać znać, ja, kiedy kończysz. Ręką, tak. Wtedy werble i wtedy ty, Tadeuszu Kościuszko, dobra. A tu jest jak tutaj? Na razie nie jest. Jeszcze kopce trzeba zrobić. Na razie trzeba to z tym. Wybrać z tego, z tej afery. Pierwszy ja. Ty masz tam przysięgę, tak? Ja, Tadeusz, tu na sam koniec. Dobrze, to sobie to wypróbujemy wieczorem, dobrze? Ten, przeczytamy to wszystko. Czyli tak, czyli on czyta to, potem przysięga, Kościuszka powtarza. Werble koniecznie. Co jadłeś? Nie. Jedną wódkę przynieść z sokiem. Szkoda. Ja Tadeusz Kościuszko. On powtarza po zdaniu. Albo nazwisko. Ja Tadeusz Kościuszko. Ale to już wy wiecie, jak najlepiej to są łożyć. Jak to, ja myślę, że po nazwisku. Ja Tadeusz Kościuszko. Ja Tadeusz Kościuszko. Przysięgam w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu. Dekret. Kurwa, ten wicher. Iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, koda, lecz jedynie jej dla obrony trwania powszechnej wolności używać będę, koda. Tak mi Panie dopomóż i niewinna męka syn jego. Dobra, i teraz ja, Józef Wodzicki, w obliczu Boga, całemu narodowi polskiemu, i Tobie, Naczelniku, tak mi Panie Boże dopomóż, przysięgam. Znak przysięgamy, dla wojska. Tak jest. A jak, trzy razy. Jak... Nie, wojsko przysięgamy, a potem wiwat, wiwat, wiwat. No to ale tyle... tak przysięga? Kościuszko tak. Tak. Czyli tam pod tą pierdoloną pocztą, czy gdzie tam będziesz, myślałem, trzy razy przysięgamy, 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 wiwat, wiwat. Nie, wiwat, przysięgamy, wiwat, 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 generał Kościuszko. No, jak potrafią to zrobić dobrze, ale chyba to są prosty. Czyli mamy dokładnie dekret, przysięga Kościuszki, przysięga Wodzickiego. Na Mikołajskie będzie czekał ten pułkownik konny. Rzeczpospolitej. Następca naczelnika, 66 lat. Ja mogę to sobie. Herbu Jelita. Ale ten Marek nie chciał być nim, także to nie była. Kto? Rostworowski nie chciał być. Nie chciał być. Ale on jest Zębowskim już tylko, musi być starcem. Franciszek Ksawery Dmochowski, tak? Albo Dmuchowski, też różnie go. Ale nie ma, mamy Dmochowskiego. Proszę? To jest Dmochowski. Mówię, że Marek... No podobno tak księdza było też. Marek co podobno. Ale właśnie on będzie bez niego. Powinien być. Tak nie będzie, no to... Tczewski.
Przed wojskiem na koniu. To jest ten wiersz. Maj, Jan Antoni Maj. Jest? Jedną dziesiątą swojego wynagrodzenia. Na 33. On działał, a będzie, nie będzie. A to już zawsze chodzi jak. Można powiedzieć, że jest... Chodzi jak Jeroński. Bez wskazania. Tylko niżej. Nie, idziesz na trzecie piętro. Tam za księdza był wybrany kostium. No dobrze, ale księdza nie daj, no słuchaj. No dobrze, ale miałeś znaleźć księdza, no to przecież nie ja miałem z obsady robić go ty. No przecież nie ja szukam artysty. A ona ma tych perów jak na srogu. A wy jesteś już po obszarze. No to znajdzie jeszcze swoje księdza. No to fajnie, żeby było słuchać, żeby był ksiądz. Miałeś... No nie mam zaproszeń. A on ma 10 zaproszeń dla mnie. Właśnie się nie wprowadzę cię, bo ja sam nie wejdę, jak nie mam na to, co? U nas jest tak. Nie zaproszę, nie mamy. A co tam jest? Peter Brook. Peter Brook to za gość to spotkanie. Dla tych, którzy mają zaproszenie. No znajdźcie, czy kurwa dwóch ludzi. Wiecie, u nas jest tak, że jak ja nie gram w spektaklu, to ja nie muszę tego kupić. Są jeszcze ludzie z kabaretu na dworze. Tak, normalnie trzeba nie ma. Dobry dzień. Szukamy księdza. Chciałbym ubrać sukienkę. Nie. A kapelusz ma taki, to jakby sobie tego włoski. Jutro o 6 pod tymi kapucynami. Dama, jako dama. Nie, będzie pani dama, tylko w długiej sukni piękny. Pani nas znowu. Panu, że nie wyjdę za panem. Aniu, ty już tak się przebierasz, że wspaniale, że to... Co to? Zdaje się, że straciłeś żonę. No nie, ale już wróciła do mnie jako narzeczona, więc nie ten. Kostium, a ma być kostium? Nie, długą suknię. Piękną, wytworną. Białą, nie, w kostiumach są tylko towarzysze kościuszki. Ale może być ubrana. Ale ubrana pięknie, tak. Nie, to jest wytworność maksymalna. Ale nie wytworność z epoki wieczorem. Ale jako Polonia. No Zygmunt byłby świetny ten. Zygmunt przysięgał. Ale... Senat, jakaś artystka no była. Właśnie, bo to on by był senator. Jak to zrobić? Ona przyjechała aż z albo Leningradu, albo z Moskwy. Albo z Kibuku. Albo z Zaural. Nie chcesz być prezydentem Lichockim? Czy... A nie ma nikogo do tej rodziny? Na prezydenta jest to tak. Kasuje wam obsady, tak? Trochę tak. Możesz tak. Na księdza za stary. Słuchaj, Jacek, bo one sprawy. Przyznala... Przygotowane na maszynę. Wyrosłem z tych. Ja temu 30 takich. W sensie niepełne, ale to sobie już... Kościuszki? Kościuszki i Wodzickiego. Ja znam takie ilustracje, jak tam... Jeszcze robimy dla radości. Ja przyjdę do piątej. Tak, a nie możesz teraz, kochany? To już odleźliśmy teraz. Zaraz musisz mamy robić. Lub księnej, a... Ja ci mówię, że ja... To robię dla radości. Ja już tam uprzedziłem, ale... Dla obowiązków. Nie robi sobie pograć. Nie mamy Lichockiego. Dobra, dziękuję. A to o 7, słuchaj, to musisz to scelować. I o 7, o jestem. No, tylko to trzeba jakoś odpisać. Zero nie ma tam. To jest, no ale... Razie czego zostawię ten. A słuchaj, a może byś wziął Wodzickiego do archiwum? No to musielibyśmy się o 5. Żebyś sobie przepisał to przemówienie. Okazuje się, że jest, tak. Widzisz? Przemówienie jest. Moje, tak. Niewykluczone, że jest. Nie, taka pani na dyżurze i ona cię zna nawet. Ja mówię właśnie Bogu, że a tak się znam z telewizji, w ogóle zaczęli. Zaczucie, ale jest przemówienie Wodzickiego, tak? Jego użyjemy, 30-paroletni jakiś facet. Maj. Może być księdzem, może. Był księdzem. Oj, byłoby fantastycznie, jakby było przemówienie. Ale nie tych kostiumów, bo ja stawiam dla ciebie. Na księdza masz. Nie, ale ten ksiądz jest, chodzi. Ten ksiądz nie wiem czy jest, on mi nie wygląda z czasu chyba strony. Ja zaraz sprawdzę. Słuchaj, a tego starca, to jest senator. No, niego. Tak. A perukę kto mu zrobił? No pożyczy sobie starcu. Pożyczy? Pożyczy, no przecież oni pożyczy. I tego ubierać no na generała. Na Dębowskiego, senatora chyba. A czy ty jesteś w roli czekaj? Berster mógłby jako księgarz Maj wystąpić. No właśnie na mógł. Pan warto, żeby tu się postawić. Nie mówię, trzymać. Ja się wejść.
Pan jest Kościuszkiem. Pan jest, przepraszam. Przepraszam bardzo. Nie. Bo ale to nie wypada, żeby Kościuszko trzymał mikrofon, wiesz. To jak my to zrobimy? No najlepiej, żeby adiutant, czy znaczy albo Franek, albo ktoś tam, kto będzie, wiesz, w pobliżu. Bo ja się nie będę... Gdzie? On nas zupełnie... filmuje, nasz kolega, filmuje, robi nam materiał. W ogóle jest tak przygotowawczy. Piękną rozmowę pan nagrał, dziękuję bardzo. A dzisiaj w radio szło, tak. Ale nie, dzisiaj do dzisiaj w radio poszło. Tak, jeszcze po południu będzie. Jak z tymi mikrofonami zrobimy? To znaczy, adiutanci powinni trzymać coś takiego. Tylko ja nie mogłem ci przynieść tego, ale to poznajcie się państwo, bo ona robi pani Lucyna, Staś, to pan Wodzicki. Generał. Ona ma zrobić, tylko zapomniałem tego obrazka, go mam. Ja bym ci dał klucze, żebyś... poszła do domu i wzięła go. Ona ma zrobić wieniec laurowy dla pana, pani Lucyna, bo ona jest specjalistka. I chciała strasznie pana zobaczyć, żeby wiedzieć, jak pan ma głowę, jak to się mówi. To co, idziemy? I poczekaj, tylko musimy uzgodnić wszystko. My się umawiamy o trzeciej. Tak, jedzie, ale jedziemy tam. Jedziemy tam. Albo nie, no najpierw teraz przelecę tutaj, a potem... Dobra. Słuchaj, ja ci podrzucę ten rysuneczek. Słuchaj, i tak, no i oni wchodzą stąd. Wchodzą na rynek. No i jest tak, wpierw czyta dekret, nie, ten manifest wojenny. Nie, no ten... Wchodzą z akt powstania. Akt powstania. Kto czyta, Kościuszko? Nie, akt powstania Czalinowski, który jest, nie marchewka, tylko ten, jak on się nazywa? Literka. No, przeczyta to. Potem składa przysięgę. Werble, przysięga. Tak, powtarza po nim przysięgę Kościuszko. Potem przysięga, jeżeli okaże się przemówienie Kościuszki jest do wojska, czy panu wystarczy, jak my damy panu dzisiaj, bo w archiwum znaleźli
fragmenty przemówienia. Ale jest dużo zdań? Nie, to było króciutkie, z tym, że tak. Dobrze, dobrze, no nie. No. Ja o 5 do archiwum przerzucę całą literaturę jeszcze. Jeśli się bo znajdzie... szukają to, tego już od miesiąca. A jak, trzy zdania, jak nie, to będzie ryby. Konfabulacja jakaś. Świetnie. No, bo to on przemawia do wojska. Wodzicki natomiast wzywa wojsko do przysięgi. A pewno jeszcze przedtem wszystkim sobie przejdziecie przed szeregiem wojska. A no tak, tak, to jak tak, wyjdziecie na tak rynek. Musiało być, że jednak to wojsko tak zwizytował trochę. Z tym, że wojsko jest przed ich wejściem. Wojsko już ustawione przed ich wejściem. Za 10 siódma stoi, prawda, wojsko. Oni wchodzą, powiedzmy, za 5 siódma, nie? Już. Za 10 siódma, mniej więcej. A to wejście. W ogóle o 19 godzinie się jest. Tak, tak. Tak, wojsko będzie 5 przed 7. 10 przed 7 wstaną, oni się nie ma co martwić. Nie, bo oni są dziewczyny, taki wicher jest straszny, taki zupełnie nerwowy wiatr. Taki. Czyli tutaj przy przysiędze są potrzebne właściwie dwa mikrofony, dla mikrofonu. Nie było wyrywania sobie. Ja myślę, że lepiej, żeby mikrofon bardzo stał, dyskretnie. Nie, musi być. Ja mogę postawić, gorzej. Ja mogę, tylko ja mam bezprzewodowy. No. Nie, można postawić na statywach, niech stoją, wtedy jest podawanie sobie mikrofonu. Jest nie, mamy drogi. Dwa. Tylko, że jak on będzie z mikrofonem przysięgał? Ja muszę mieć to przecież, prawda? Tak, tak. Chyba, że będzie trzymał adiutant panu, ale to nie wiem, czy to jest dobry. Nie. Lepszy jest statyw, lepszy jest statyw. Na statyw jest. Na statyw jest bardziej próbkę znika, też bardziej statyw znika. To i tak nie będzie widać tego, bo to będzie tłum ludzi, kto będzie stał. No, mogę na statyw. Będziesz miał tyle kabla, żeby mógł tam chodzić trochę. Ze zbiorów klasztoru kapucynki. Tak, to zobacz. Między innymi jest obrazek przedstawiający poświęcenie szabel. Teraz, panie Kościuszko, czy możemy zrobić rano taką próbę sobie tutaj na rynku, wcześniej? Ja pierwszy. Ja muszę teraz uciekać i za jakąś godzinę, pół godziny. Gdzie byś na teraz? Teraz podłużę parę minut. To jest Kościuszko. Widzisz? Będziesz dzień dobry. No i co? Chciałam pana, ja nic nie wiem w ogóle, zupełnie ochrypłam, jak Kanty ma dzisiaj ze mną próbę, a fajne pamięć to jest? Nie umiem. A nie czy będę, to może być? Będę czytać. Tak, nie, no bo to tak jak tego. Czegoś. To jest o Kościuszce, prawda? Głośnie pienia, uwielbienia Kościuszce, naczelnikowi, jakieś takie coś. No a to pięknie on to nagrał. To jest taka kantata jak ta, co wtedy ja nie nagrałam, co ukradli nam pianino. To jest coś takiego. Ale, bo to on pełny playback robi dla pani, znaczy... Za pół godziny, za godzinę. Dobra. On robi podkład. Poznaj Kościuszko. Kościuszko. Dobrze będzie. Panie Kościuszko. Dzień dobry. Cześć pana będzie śpiewała ta pani. A wy się znacie? Pan Skarżyński, pan Kościuszko. Z rynku może. Panie Piotrze, to na rynku to jest... Chyba nic nie wiem. Na mikrofonie, ale z playbackiem nagranym przez tego. I też będą piosenki polonezy sobie przed tym wszystko. Wiemy, to wszystko wiesz. No ja ci wszystko muszę spisać, siąść na sekundę, bo to jest bardzo prosty scenariusz. No ja wiem. A to jest wspaniała i po niej chór śpiewa, a na życiu. Już miałam muzykę nagraną na kasetę. Kanty ma tę muzykę i chyba to z kasety będzie. Ja dzisiaj mam tą kasetę dostać, ale... Już później nie zainstaluję, bo nie ma. Czyli chcesz, żeby to była kaseta? Kaseta. Tak a taki co, mikroport będziemy mieli, czy co? No będzie mikroport. A gdzie ty będziesz w którym miejscu? Na scenie. Na scenie, tak? Tak. Aha. W wytwornej sukni. No nie mam żadnej sukni, ja nic nie wiem. No ma pani czasem sukni jakieś ładne, nie? No pani też. Ale to ma być normalna czarna suknia współczesna? Chyba tak, no bo to nie, bo tylko przebrani są kościuszkowcy. Oni ci to przysięgają, a reszta dowolnie, jak ktoś się przebierze, to dobrze, ten tłum. A tu elegancka artystka współczesna chwali Kościuszko. Nawet znacznie lepiej, żeby to było czytane, a nie śpiewane na pamięć. Jak to będzie bardzo ładne, to puścimy potem ten. Skłamałem, proszę panią, niech pani podtrzymał, jak mam sobie, Janek mnie zapytał. Czy śpiewała pani w piwnicy chociaż raz z Kszeniksa? Ja zapomniałem panią namówić, ja powiedziałem, że tak. Dobrze, dobrze. Powiem też, że tak. No w każdym razie potem powiem, że nie, dlatego że Konrad wyjechał na wczas. No tak. Naprawdę jest taka, że no tylko Konrad to gra i to jest z rezultatami, to muszą muzycy zacząć nauczyć się tego. Dobrze, czyli co ja mam, gdzie mam być jutro i w ogóle co? Ja mam być nie tutaj... jutro o godzinie 6 pod kapucynami. Nie, ale jak czytaśmy wcześniej takie rzeczy. A no tak, no to się umówmy jutro o godzinie. Będziemy się przepychać, jak to będzie tłum ludzi. Słuchajcie, to ja w tej chwili idę zadzwonić. Skąd można zadzwonić do Pawła Zdrowca? Z portierni od nas. Tą, której ja mam na przykład próbę do drugiej tu w Starym Teatrze, to może ci po prostu ją przyjść, tak? Tu będziesz? U siebie w rynku 25. Za sceną. Powarszam. No i ten co próbował. Słyszałem, że jutro są organizowane. Albo spytasz na portierni o mnie. Andrzej Seweryn przyjeżdża, tak? Już przyjechał.
sprawie. Będzie Kościuszko. A rzeczywiście. Będzie Kościuszko. Ale stały jakieś powozy, prawda? Tak, tak. Natomiast tak, nie ma przekazu, żeby jechali. Ty byś chciał to próbę zrobić rano? Rano o 8. Proszę, proszę. Oczywiście. Tak? Czy oni mogą? Że o 8 rano nie będziemy mieli zasilania tutaj na rynku. A to o której godzinie możemy zrobić? Odbyło się o 15. Święty u góry. Nie idę się spytać kolegów teraz. Znaczy, byście chcieli całości próbę zrobić? Nie, tylko przemówię. Tak, bo to na rynku jest. To się zdradzi połowę. Co pan żartuje? Ma pan się też, nie, bo wiesz, znaczy, że poszedłem teraz się kolegę spytać, czy by mieli te 10 minut czasu, ja bym dał te mikrofony. A wiesz, nie, teraz nie, dlatego, że jeszcze nie mamy przemówienia jednego, bo znalazł tam... Do wojska. Kolak znalazł, wiesz. Ja bym wolał tak, żeby to było albo późno w nocy, za późno. Bo rano, żeby nie było ludzi, żeby on nie był zdemaskowany jeszcze. No już wiadomo, że pan przyjechał w tym sprawie. A o której rano mogłoby być coś zasilanie? Poczekaj, ja się spytam, o której oni kończą dzisiaj. Może po nich byśmy się umówili na te 10 minut i zostali chwilę. Tylko, że pan ma dzisiaj... O której to byłoby godzina? Proszę to się dowiedzieć. 21.06. Dzień dobry. Dzień dobry, o! Boguś! O, i znowu. Tylko, że ja zapomniałem tego rysunku. Jeszcze blady jest. Bogusiu. To jest jakaś nędza, ale taka. Nie, to nie jest. Słucham się. I żebyś przyniósł ten rysunek twój. Tak, tak, ja mam. Albo Lucyna, żeby go dostała dzisiaj. To musiałaby ze mną. Udać moją stronę. To mogę się udać w twoją stronę. Bo jesteś autem, czy nie? Jestem autem, ale auto mam na tej kawał drogi. To podjedziemy tam. To jedźcie szybko. Ale to są sami od kapucynów pociszcie, czy też mam być obecny teraz? Wędrówce od kapucynów. Czy tam będzie ten ksiądz? Gwardian jest powiadomiony i tam ale to podejdźmy razem do kapucynów. Nawet tak, razem. A ja teraz zajmę się czym innym, a ty idź z panem i dokładnie przeprowadź ich do kapucynów. No to i tutaj przyjdź. Mów ze mną, czy to ma być taka jak, no nie wiem, jak. Nie, bez przecięcia. Z takich listków. Jakich? Juliusz Cezar taką przeciętną. Ale z listków, one są listkami pewno tego. Ale z czego ja to zrobię? Ja nie mam laura z korupcjami. No nie wiem, nie dębu możesz... mogę zrobić? Może. Oczywiście dębowy. No tak. Mam, bo mi rośnie pod nosem. Tak, no to bardzo dobrze. No to z dębu po prostu dębu, zrób. Tak. Na ten... To przysypać jakimś złotem? Tylko takie... złotem, prawda? Czy proszę złotem? Ja mam piękny proszek złoty. Masz? Masz pewnie. Nie mam, a ty ja proszek mama, to się wspleci. Ja mam piękne, to na tym, wiesz, na mikstionie. Słuchaj, można zesprejować, wiesz gdzie? W kwiaciarni. W Wierzynku mają to i gdzieś jeszcze mają taki ten, żeby dom był złoty. Bo może my podejdziemy właśnie z Lucyną razem tam do kapucynów, dobrze? Wędził się parę przydało. Czy ktoś jeszcze pójdzie z nami? No nie, niekoniecznie panowie pójdą, ja tutaj no, będę... Panowie dobry. Się rozproszyli. Nie, jest wodzicki, czeka. Co? To dawaj tych wodzicki. Z panem będzie... Na kiedy to ma być? Na jutro, na godzinę 6. Złoto. Stare na złoto, szóstą pod kapucynu. Mogę ci dać starego złota. Lepiej, żeby był większy, czy taki średni. Ale tak, żeby nie padł panu na szyjkę. A masz nic? Dzień dobry, przemusił. Witam. Byłem teraz w szatni i tam mundur na mnie pan przypasował. Przypasował? Tak. To będzie czas. Tak. Cieszę się panem. To co, mam przyjść dzisiaj o 9. Na kopcu będzie pan musiał wysłuchać. Stamtąd pan będzie szedł z nami, znaczy piwniczanie. Będzie szedł Wodzicki, będzie szedł ten, nasz Litewka, Linowski, będzie szedł jeszcze jeden, którego nie ma. Będzie was pięć wjechało. Dobrze. Panie Piotrze, czy ma pan teraz minutkę czasu? Tak, tak. Po prostu tak. Nie pytam o godzinę, bo to jest tam... Ale najpierw ubrany idę gdzie? Pod kapucynu, tam gdzie pan teraz pójdzie. Kapucyn, dobrze. Tam pan wchodzi do kaplicy, którą panu Boguś pokaże. I co my tam robimy? Czy my zwiedzacie tylko kaplicę? Zwiedzamy, a później wychodzimy. Wychodzicie, tak, już... ewentualnie proszę się nie dziwić, jak będzie was, to jest pański Linowski. Okay. Jak was pobłogosławi jeden na razie od tej chwili na odwyku, tak? Tak, od jutra nie pije ani łyka piwa. Tak. Na kuracji odwykowej. I teraz efektownie jest jechać, bo to Lando będzie stało, żeby jednak jechać przed Szewską,
Może ludzie udekorują. Nie, za nimi może jechać, ale oni będą szli. No nie wiem, mogą jechać, też mogą iść. No. Co to jest? Niech tu mi widzi. Bliskich. Tak, z bliska, tak? Wyszło. No i wchodzi, tak, tak, żeby witał się. Tak. A, może podjechać kawałeczek i wyjść stąd tak do ludzi, a bardzo ładnie. Żeby oni jednak byli widoczni. Nie wiem, czy będzie tam tłum, bo to jest tego, może nikogo nie ma. Gapie są wszędzie. Słuchaj, jak nie będzie tłumu, to pan będzie jechał. Jak będzie tłum, to pan będzie szedł. Potem wchodzicie tutaj na ten. Na to. Przechodzicie koło przez wojskiem sobie. Czy jestem do, to co się nazywa prezentacja, jak to się mówi, przejście przed... Przed tym, raz, prowadzi... Dwa, nie tak. Wiadomo jeszcze jak. Chyba po prostu Wodziński zapoznaje Kościuszkę z garnizonem krakowskim. Tak, w związku z tym to się jednak staje i coś się robi, tak? No nie wiem, właśnie pytam. No tak robiłem. Pan mnie pyta. Pan mnie pyta takie rzeczy. Ja nie byłem w wojsku. Ty byłeś w wojsku. No ja wiem, nie, oni się przechodzą chyba, tak jak ktoś inny. Bo teoretycznie rzecz biorąc to jest tak. Nie, poczekaj, już tylko. W prawo, w lewo, staje się na środku, mówi się, znaczy nie mówi się, czy jest coś tak, no jest jakiś... Sztandary są opuszczone, to chyba oddaje się honor sztandarom. Na pewno. Na pewno, tak. A nie szablą? Nie, bo to jest bardzo prywatne. Robisz ten ukłon? Nie pyta się, czym się daje. Ale te sztandary nie są takie wojskowe. Będą wojskowe też. Oni przyjdą z bronią, sztandarami. Czy ty możesz pójść z pana? Tak, właśnie. Panie Andrzeju, ja poczekam na pana tutaj, a wy idźcie tam, bo żeby ci na mnie umknęli. I potem więc tak, jest przywitanie się z wojskiem, tak? I teraz ktoś coś czyta. Ja gadam 12 minut, a potem... Dobrze. Ty przysięgasz. Tylko potem pan się cofa, tutaj idziecie, tam gdzie przysięgacie. Przysięgacie obok tej skrzynki, ale trochę dali na lewo jeszcze 2 metry, żeby to było vis a Wiszewski, bo to jest najładniej. Tak dosłownie, zaraz to wszystko potem, jak przyjdziecie spod kapucynów. I potem po przysiędze są te 2 słowa, które zostaną znalezione dzisiaj wieczorem. I po przysiędze przysięga jeszcze Wodzicki. Tak, a potem pan mówi przemówienie do wojska, Wodzicki i wojsko krzyczy, co tam krzyczy, przysięgamy, po przysiędze przysięgamy, on daje znak, wiwat Kościuszko, przemówienie do wojska, Boże, werble, przed przysięgą są werble, naturalnie. I potem orkiestra gra i pan przyjmuje dar, jeżeli ktoś przyniesie, idzie pan tylko podpisywać na tą estradę, tam pod estradę podpisywać ten akt powstania. A jednak jest inscenizacja. No minimalna. No nie, ale to znaczy, taka, trzeba to wiedzieć, co trzeba robić. Potem. No i tak. Potem ja śpiewa dla pana chór. Ty słuchasz. I Rybotycka. Ale już chór, jak pan tego, jak śpiewają dzieci, to już pan odjeżdża na kopiec. Dorożka jest tutaj i my... Nie dorożka, tylko takie lando. Ma być piękne. Co? Kiedy wieniec? A wieniec dzieci zaraz mu wkładają na tym. Po... Tak, to nie. Tutaj. Tylko już nie że w wieńcu... Tak, tu musimy. Bo wieniec tam. Bo ja chciałem, żeby wieńczyć pana na kopcu tym wieńcem. Może to będzie piękniejsze na szczycie kopca, bo to jest... Mówiąc brutalnie, a tam będą ludzie? Tak. Nie, 11 osób, tak powiedziałem. Nie, 11 ludzie, mam na myśli widzowie. Nie. Będą. Nie wolno im wejść tam. Ale nie na kopiec, na kopcu nie, tylko nie, pod kopcem. No, żeby widzieli. Tak. To jak chcesz, to już naprawdę. To zastanowimy się. Tu nie, tu ładnie. My Andrzej, my wleziemy na kopiec, a z dołu będą ludzie. Dobra. Tu jest pan z czasopisma, które wykorzystało fragmencik z echa tego piwnicznego i jeszcze tam z jakiegoś tam czasu na temat piwnicy. Wydrukowali takie wiadomości, teksty dotyczące piwnicy. No, tam. Dekada literacka. Ale co zrobić? Pan chce cię poinformować i w momencie, kiedy chciałbyś zobaczyć ten tekst, ewentualnie jakieś prawa autorskie, dobrze, żebyś dobrze, się porozumiał. Dobrze. 20.30, 21.00, sami nie wiem. 21.00. To chodźcie po te kapucyny. To 8.20 wieczór. A nie, teraz pod kapucyny musicie iść. Z tej drugiej wieczorem. Dzisiaj. Tam się spotkamy, na rynku.
żebyśmy sobie to powiedzieli. Jutrze, a bierzemy pod uwagę, że jutro może lać? Lać? Nie będzie lało. Dzisiaj? Jutro. Pukaj, kaj. Nie, nie będzie. Widziałeś Piotr ten no? Słuchaj, Boguś, bierz panów do tego, do kapucynów. Ja zostaję tu, bo ja jestem... Były właśnie ogrody, bezpośrednio furta łączyła posiadłość wojewódzkiej z kapucynami, także zam na furtę podejdę, zgłosić, że przyszliśmy. Jako Kościuszko pan Andrzej Seweryn. Tak, to prosimy o wpuszczenie nas do... Proszę, proszę. Do kaplicy Loretańskiej. No to wyjdźcie, po prostu wyjdźcie tutaj, nie? Bo tu? Dobrze, proszę bardzo. No, nie sprawdzałem. Proszę, chodź ten. Chciałby prowincja była, który wygłosił bardzo ładne takie krótkie przemówienie. Czyli to. No wyjdzie na zewnątrz i potem idziemy w kierunku Szewskiej. Także w ten sposób, żeby to sobie, tak powiem, zlokalizować i... A, to nie jest to, tak? Tak, zrobić taką wizję lokalną. Wspaniałe są klasztory, to jest wspaniała rzecz. To jest taka wizja? Tak, proszę. Tak, tak, koniecznie. Proszę bardzo. Kawczyni. Krawczyński czy Krawczyński chyba. Krawczyński. I tutaj stosunkowo niewielka, no nawet z powodu szczupłości miejsca, niewielka ilość osób była zgromadzona, czyli no. Inaczej to wyglądało. No, to już trudno. Po mszy świętej było poświęcenie szabel Kościuszki i generała Wodzickiego. I tak jak ojciec Marecki sugerował, to właściwie zostały złożone wota, ale tymi wotami były bo to było życie właściwie Kościuszki i Wodzickiego. Czyli oni ofiarowali jako wotu swoje życie po prostu na ojczyznę, ołtarzu ojczyzny. Więc tak to wyglądało. A następnie no jest przejście na rynek główny, z tym, że są właściwie, jeśli chodzi o przekazy, troszkę spory, mianowicie niektórzy twierdzą, że ulicą Świętej Anny, a większość, że ulicą Szewską, bo podobno furta od strony Świętej Anny była zamurowana. Więc najprawdopodobniej wejście było na rynek Szewską. Nie wiem, jak ojcowie to utrzymują. No nie, ale czy by... W każdym razie już będziemy się trzymać tego, że przejście będzie ulicą Szewską. Teraz tak. Tutaj jutro się po prostu zgłosimy gdzieś przed 8 trojach. Krótka próbka i potem wyjście w kierunku Szewskiej. Tak, żeby no, spokojnie na rynek sobie trafić przed 7, czyli czasu będzie króciutka droga. I według tego, z czym się przynajmniej w opisach i jakichś tych przekazach spotkałem, to jednak szli na rynek, a nie jechali. Wiecie, to w tym miejscu. I przepraszam, i wyjście będzie, skąd najzgrabniej będzie wyjść? Przez kościół. Znaczy tutaj jest kruchta i tam jest wyjście główne. Przez kościół, tak. No. A ja to który jest? Proszę, tu ciebie nie ma. To jest Kościuszko i Wodzicki. Czyli Kościuszko z szablą, rzecz jasna. Te Wodzicki też, ale jako... On ma czapkę. Że ma czapkę w lewej ręce. No, prawda? No miał potem jakąś, chyba też na obrazie gdzieś tam tą czapeczkę trzyma. A to chyba Krakuska była. Takie wypowiedzi. Ta czapka. Krakuska. Zaraz, u Smuglewicza zabrał to? Jego? Nie, to jest prawdopodobnie. Jego. Zobacz, jak ma włosy. No. No ale to jest daleko, to już jest tak, no powiedzmy, też dowolna interpretacja chyba, więc to nie ma się co tym sugerować. Grup, tak, gdzieś spacerek taki, tak, oczywiście.
Ewentualnie może się może jeszcze dojść grupa jakiś już wiwat, tak, którzy... Widzów, którzy będą wznosić okrzyki.